A oto pierwszy taki odcinek wprowadzający do gry Jagged Alliance 2. Ja jestem Treshan, a to jest gra, w której będziemy sterować oddziałem najemników. I jest to gra bardzo oldschoolowa, ma już sporo lat, ale jest bardzo rozbudowana. I jeszcze do tego posiadam mod 1.13, taki patch jest. I w każdym razie, w tej grze gra polega na tym, że zostaliśmy najęci przez Enrico, żebyśmy tak jakby podbili dla niego wyspę, ponieważ został z niej wygnany przez tam złą królową, z tego co pamiętam, dawno w niej grałem. I w każdym razie, tutaj mam taki email, w którym możemy stworzyć własne postacie. Trzeba wpisać kod i możemy stworzyć sobie własne postacie. Ja teraz pokażę wam, jak stworzyć właśnie tutaj się tworzy postać, żebyście wiedzieli wszystko. I ja chciałbym, żebyście wy, widzowie, stworzyli swoje postacie. Więc tutaj mamy imię, nazwijmy go jakoś... nie wiem, dobra, byle jak kukukukuku. Tam nick kukukukuku. Tutaj jest oczywiście... Oczywiście płeć. A pierwszy mamy tutaj parę dostępnych do wyboru. Time for the enemy to... We have some inconveniences to dispose of. Time to take out the trash. It's showtime. Пора врагам Богу молиться. У нас тут мелкие неприятности. Время мусор выносить. Time for the enemy to say its prayers. Tak, oczywiście mamy parę możliwych głosów. I mamy również parę możliwych włosów, kolorów, mamy parę możliwych kolorów skóry, mamy parę możliwych kolorów ubrania oraz spodni. Tak więc mamy taką postać i tutaj mamy na przykład, tutaj mamy różne właśnie cechy postaci. Mam tak neutralną, to nie mamy ani żadnych zalet, ani żadnych wad. Dobra, nieważne, nie wiem jak to czytać. Mamy lepszą wydajność, jeśli działamy w grupie, ale nie dostajemy morali, kiedy nie ma żadnych innych właśnie najemników w grupie. Mamy samotnika, no to jest dokładna odwrotność. Optymiście morale spadają o wiele wolniej, ale mam mniejszą szansę na właśnie odkrycie pułapek i min. Asertywny ma większe bonusy do trenowania milicji obywatelskiej, którą będziemy mogli tworzyć, i rekrutowania ludzi, ogólnie rozmawiając z nimi, i nie zdobywa morali za akcje innych najemników, które robi wszystko sam. Intelektual troszeczkę szybszy w uczeniu się po prostu. Mniejsza odporność na strach. Prymitywny. Energia leci szybciej, leci wolniej. Oprócz gdy jest doktorem, naprawia coś. Za to a mądrość, dowództwo, eksplozje. Aha, czyli że ogólnie jego skille się troszeczkę słabiej się uczy, ale jego energia leci wolniej. Agresywny. Ma większą szansę na krytyczny strzał, kiedy strzela automatycznie, z automatycznej broni. I troszeczkę więcej zadaje obrażeń, kiedy bije się z kimś w walce wręcz. Dostaje więcej morali za zabijanie, mniejsze. Aha, mam mniejsze jakieś tam minusy za to, że na przykład naprawia coś albo coś. Flegmatyk ma bonusy za akcje, tak jak naprawienie rzeczy, czy tam na przykład usuwanie pułapek, ale za to ma mniejszą szansę na przykład przerwanie tury, bo to jest gra turowa oczywiście. Dauntless, nie mam pojęcia co to jest, ale ma większy właśnie odporność na strach, to jest przeciwieństwo. A high chance to be hit when on self is a moving target.
Okej, czyli że jak biega chyba, no to jest większa szansa na trafienie w niego. Okej, to jest faktycznie przeciwność intelektualisty troszeczkę. Pacyfista, no to dostaje morale za różne rzeczy, które nie związane są z walką. I nie dostaje morale za zabijanie, ale wciąż może zabijać, to dobrze. Malicious. Większa szansa, aby... Aha, czyli że większa szansa, jak kogoś trafi, że mu na przykład spadnie przez to zręczność, albo coś takiego. Penalty on communicative. Okej, czyli że jak nie walczy, no to szybciej mu morale spadają i ma... No właśnie, nie lubi się komunikować z ludźmi. O, w ten sposób. Show off, better... O, no, świetnie. Ja więc ma lepiej... Lepiej właśnie strzela, wszystko robi, kiedy tajemnicy właśnie z przeciwnej płci są w pobliżu. I ma morale for mercs of the saint undergrowth when nearby. Okej, czy że morale tej samej płci najemników rosną wolniej, kiedy jest w pobliżu. Okej, tak więc EMP disabilities, a tym się nie przejmujmy raczej, tutaj mamy... Klaustrofobiczny, ale to są. Kto by się przejmował? Kto by chciał mieć jakieś wady? I tutaj mamy sobie różne. To jest ogólnie opis charakteru. W sumie to wszystko to jest opis charakteru. Ale opis charakteru mamy tutaj. Wyglądasz przeciętnie, brzydko. Nie mam pojęcia. Pewnie jakoś mega brzydko. Atrakcyjnie, jak dziecko i. Czy się tym przejmujesz? Następnie mamy to cokolwiek. Maniery. Czyli slob, snob i pomiędzy. I czy się tym przejmuje? Dobra, weźmy coś. O, i tutaj mamy świetne. Mamy różne narodowości. Mamy duńską, francuską, polską, węgierską, szwedzką, estońską, indyjską. Mnóstwo hinduską i nienawidzi kogoś, jakiś tam na przykład, nie wiem, Amerykan, jestem z Portugalii, nienawidzę Amerykanów strasznie, strasznie ich nienawidzę. Rasizm, jestem nie rasistowski, trochę rasistowski, bardzo rasistowski przeciwko, o i mamy białych, czarnych, z Azji, Eskimosów. I właśnie tych hiszpańskich, takich latynosów, o. I czy jest seksistowski? Jest trochę, bardzo, jest gentleman. I ogólnie tutaj mamy mnóstwo różnych opcji, można stworzyć bardzo ciekawe postaci. Mamy i tak, tutaj mamy, to jest już takie bardziej do walki, takie bardzo praktyczne umiejętności. Ok, tak więc możemy używać tak. Możemy używać broni szturmowej, auto weapons. Mamy heavy weapons, czyli wyrzutnie rakiet, wyrzutnie granatów. Taki właśnie granadier nasz, taka postać by się przydała. Taka też się przydaje, taki zwykły szturmowiec. Mamy snajpera, oczywiście. Bo w jakiej grze o strzelaniu by nie było snajpera? Mamy łowcę, który właśnie walczy przede wszystkim shotgunami. Mamy również takiego pistoleciarza, można powiedzieć. Który rewolwerami strzela, bo pistoletami mamy kogoś, kto walczy wręcz. Też ciekawe, ciekawe, nigdy tak nie grałem. Deputy to jest taki dowódca właśnie drużyny, taki też bardzo przydatna postać. Można oczywiście wybrać dwie, co nie? Ale tylko dwie. Ja mam technika, technik bardzo przydatny. Mamy medyka, medyk też okropnie przydatny, zawsze się przyda. Cover Tops, on może się przebrać, to jest świetne. Może się przebrać za, na przykład za cywila albo za wroga przeciwnika i wmieszać się w ich. I to jest świetne. Świetne, świetne. Taki szpieg nasz. Dobra, to weźmy coś, na przykład paramedic, heavy weapons. Następnie mamy te mniejsze cechy, takie mniej ważne, ale też bardzo fajne. Mamy tutaj gościa, który
Nie wiem, nie mam pojęcia, co to znaczy, ale ogólnie ma mniejszy, ma, jest szybszy we wszystkim. Takich bardzo praktycznych rzeczach, jak podnoszeniu rzeczy, plantowaniu bomby, plantowaniu, w strzelaniu z podwójnym akimbo, podwójną bronią. Mamy gościa, który walczy wręcz, to oczywiste, mamy gościa, który rzuca. Mamy Night Ops, czyli, bo tutaj można przeprowadzać, mamy tutaj system czasowy, tutaj na dole. Można przeprowadzać i w nocy, i w dzień ataki. Mamy właśnie skradającego się. Mamy atletę, który po prostu używa mniej energii wszystkiego na robienie rzeczy atletycznych, czyli wspinanie się na dachy, pływanie. Mamy bodybuildera, który ma mniejszy, znaczy większy damage resistant, czyli że więcej może przyjąć na klatę, można powiedzieć. I więcej. O! Więcej ten. Więcej siły, kiedy nosi przedmioty. Mamy gościa od demolki, to jest świetne. Mamy gościa uczącego, to też przydatna umiejętność. Mamy skauta i to jest fajne, bo skaut, kiedy jesteśmy na przykład tu, to widzimy tutaj naokoło wszędzie ilość przeciwników. Mniej więcej, i to jest świetne. Mamy operatora radiowego, który przydaje się troszeczkę w późniejszych fazach gry, ale się przydaje. Mamy survivalistę, no to weźmy to na przykład. I tutaj mamy EMP background. I tutaj wam tylko pokażę, nie będziemy po kolei to wszystkie. Mamy, albo dobra. Mamy po prostu, i to ogólnie daje nam różne, przeróżne takie mini bonusiki. Na przykład jako strażnik więzienny mamy więcej siły, tam o 2%, tak, no. Mam, no tak więc pokażę wam, po prostu mam tak. Mamy tutaj różne ciekawe, na przykład gościa z Organizacji Narodów Zjednoczonych, tego peacekeepera, który ma tam utrzymywać pokój w regionie i może walczyć po naszej stronie. Mamy grabarza, różne takie, i to one różne rzeczy dają, na przykład car mechanic. No i fajnie to jest, różne tutaj są cechy, mamy złodzieja na przykład też, mima, to jest ciekawe, mamy rednecka, mamy wrestlera, renegata, rebeliantę po prostu. I to tyle, no to weźmy sobie na przykład atletę. I jeszcze tutaj mamy atrybuty i różne atrybuty działają różnie, tak można powiedzieć. Mamy życie, co oczywiście jest życiem, wiadomo. Mamy dexterity, to jest... dexterity chyba polega na tym... A nawet sobie sprawdzę, bo tutaj gdzieś to mam. Dexterity polega na przykład leczeniu albo rozbrajaniu różnych bomb, takie rzeczy. Takie rzeczy bardzo troszeczkę fizyczne, no można powiedzieć fizyczne, ale niezwiązane z siłą. O, agility to przede wszystkim szybkość. Szybkość, to trzeba mieć bardzo wysoko, jak najwięcej, bo wtedy jesteśmy... bo mamy ogólnie turowo system, jak już mówiłem, i punkty. I na przykład, żeby się przesunąć, jedną kratkę zużywam tam na przykład 12 punktów. I im więcej mamy agility, tym więcej mamy punktów. Mamy siłę, co jest oczywiste. Uderzenia, walce wręcz. Noszenie różnych przedmiotów. Mamy mądrość. Im większa mądrość, tym szybciej uczy się nasza postać. Mamy dowództwo. Dowództwo to taka charyzma. Co mamy dalej jeszcze? Marksmanship to dostrzelanie. Im więcej, tym lepiej strzelamy. Eksplozje, no to wiadomo. Medyczne też wiadomo, i mechaniczne, czyli tam zakładanie bomb, rozbrojenie pułapek, hakowanie, nie wiem czy jest, ale może tego typu. I na przykład ta postać, która nam wyszła tutaj, tak, dobra, i uwaga, ta postać, która nam wyszła, ma na przykład pistolet, hełm, kevlar, pistolet, co jeszcze ciekawego, on ma granatnik i dwa kamuflaże, no więc. Chciałbym, żebyście w komentarzu napisali swoje pomysły na postacie, ja je tutaj dam i wtedy można zrobić z tego serię, nie wiem, taka fajna seria poboczna,
Bym to wrzucał rzadziej, ale albo napiszcie, jakbyście chcieli taką serię wrzucać, bo ja chciałbym podać w tą grę, a nie mam za bardzo pomysłów na postacie, tak więc. Ja byłem Treshan, a to było Jagged Alliance 2. Cześć.